Malejąca inflacja, czy nawet utrzymująca się na danym poziomie, wcale nie oznacza zamrożenia cen produktów spożywczych. Tutaj ta dynamika wzrostu nadal będzie, natomiast dynamika będzie słabsza. Produkty spożywcze nadal będą drożeć, mimo utrzymania 0% VAT-u na podstawowe produkty spożywcze w pierwszej połowie 2023 roku. W całym 2023 roku konsumenci muszą przyzwyczaić się do dwucyfrowej inflacji, gdyż na ceny produktu wpływają między innymi wysokie koszty energii, wzrastające ceny pracy czy wysokie koszty produkcji. Z najnowszych analiz ASM wynika, że podrożały nam wszystkie kategorie produktów. Jeżeli chodzi o nasz koszyk zakupowy, to wzrósł nam on o 18%, czyli ponad 40 zł. Jeżeli chodzi o kategorie produktów, które najbardziej są dotknięte inflacją, są to produkty tłuszczowe i tutaj ta zmiana roczna wynosi 70%. W przedziale wzrostu 20-30% w skali roku znajdziemy produkty z kategorii nabiał, produkty sypkie czy używki i piwo. Jeżeli chodzi o produkty, które są najmniej dotknięte inflacją, to tutaj na poziomie 7% drożeją nam słodycze oraz napoje. Okazuje się, że sposób i miejsce, gdzie robimy zakupy, mają duże znaczenie na ostateczną wartość naszego koszyka zakupowego. Jeżeli chodzi o sklepy tradycyjne, to zdecydowanie najtaniej wychodzą nam zakupy w dyskontach oraz hipermarketach. Dyskonty ze względu na prowadzoną agresywną politykę promocyjną, natomiast wszystkie sklepy o większej powierzchni mają kontrakty długoterminowe, co też wpływa na ostateczną cenę dla konsumenta. Na rynku mamy również sklepy, które prowadzą sprzedaż w formie hybrydowej, czyli mają sklepy stacjonarne, ale również działają online. Jeśli wybieramy formę online, to najbardziej właśnie zachęcamy do skorzystania z tych sieci hybrydowych. Kolejno będą to aplikacje mobilne, które proponują nam dostawy nawet w 15 minut, natomiast najdrożej wychodzą zakupy w kanale e-grocery i ta różnica pomiędzy sklepami tradycyjnymi a kanałem e-grocery może wynieść ponad 20%.